Cześć, witajcie. W kolejnym dniu, w dniu dzisiejszym mam produkty do przetestowania kupione w Biedronce, bo w Biedronce zaczęły się pojawiać różne dziwne produkty. Mam to na myśli, nawet do końca nie wiem, co to jest teraz za tydzień, czy to grecki, czy to hiszpański, czy jakikolwiek inny, czy to jest po prostu zbieranina tych wszystkich produktów, które miały miejsce przez ostatnie, załóżmy, pół roku. Nie wiem, bo nie ukrywam, że nie oglądałam gazetki, po prostu mało mnie tam to interesuje, po prostu wchodzę do sklepu, jak coś potrzebuję, to biorę. Ale w dniu dzisiejszym mega fajne, różne produkty się pojawiły. Tego na razie testować nie będę, bo to musiałabym albo w mleku, albo w wodzie rozpuścić. Jest to batonik kakaowy. Wydaje mi się, że to jest produkt, który może nie ja, ale moi rodzice używali jako dzieciaki. Właśnie batoniki kakao było w takich właśnie, wydaje mi się, w batonikach. Więc też jest taki produkt, jest to produkt niby wyprodukowany w Hiszpanii. Że wiecie co? Moment, bo ja to czytam do góry nogami. Nie, skłamałam. Jest to produkt, dystrybucja import Hiszpania, ale wyprodukowany Kolumbia. Więc no, może być mega ciekawy, to po prostu przy okazji gdzieś tam. Myślę, że bliżej, szybciej, na pewno to w najbliższym czasie po prostu przetestujemy. Ale mega fajne, ciekawe produkty mam. Napoje, oczywiście wyprodukowane w Hiszpanii, jest to niby winogron, gazowany napój. I tutaj jest napój, czy to też będzie import Hiszpania? Moment, dystrybutor. Ale w każdym bądź razie tego typu produkty. Winogron, a tutaj napój o smaku coli. No, na kole, szczerze mówiąc, to nie wygląda. Nawet mi to za bardzo specjalnie coli nie przypomina. No ale co nam zależy spróbować? Jeszcze upewniam się, czy na pewno jest to w Hiszpanii wyprodukowane, czy to znowu nie będzie jakaś kolumbiana, czyli to może być La Natura. Czyli też to może być jakaś Kolumbia, albo tak napój się nazywa, ale tutaj widzę dystrybutor Hiszpania i nic tu w sumie więcej takiego nie ma. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, bo tutaj tak nie za bardzo jest to czytelne, bo tu po prostu są ponaklejane naklejki dystrybucja, a myślę, że może gdybym zdrapała te naklejki z dystrybucją, to by się od razu pojawiło, co to jest za produkt. No ale mniejsza z tym. Ja bym zaczęła może od tej coli. Bardzo mnie ten ciekawi smak ze względu na kolor, więc nie powiedziałabym, że to jest cola. No, zobaczymy. Powąchamy, spróbujemy. Od razu z gwinta lecę. No powiem wam szczerze, według mnie zapachowo bardziej ma to zapachowy podobny smak do orężady. Takie jest moje odczucie zapachowe, a jaki smak? Czy to jest cola? To chyba nawet obok coli nie leżało. Powiem wam szczerze, nie ma złego smaku. Nie ma złego smaku, jest ciężko porównać, jak to smakuje. Już wiem, do czego wam to porównam. Ma to bardzo podobny smak do naszej orężady Heleny, czerwonej. Kolor czerwony, tylko bardzo, bardzo taka słaby, przede wszystkim i gazowana, i przede wszystkim bardziej taki rozwodniony smak. Nie jest zła, naprawdę nie jest zła. Od 0 do 10 ja bym dała, nawet odważyłabym się dać mocne 8 punktów, bo bardzo ma ciekawy smak. Ma dość ciekawy smak, godne polecenia. Jak dla mnie godne polecenia. Ja bym na pewno z miłą chęcią jeszcze to raz spróbowała za jakiś czas, bo naprawdę jest przyjemny w smaku. Smak winogronowy też zagwozdka. No to już taki bardziej denaturat ma kolor. Nie wiem, czy u was to akurat widać, ale u mnie to widać. Pod światło jest to taki denaturat. A jaki smak? Podejrzewam, że to jest chemii w cholerę i ciut. Nadwidzę E202, E211, E122, E133, więc jest trochę tego. Ale według mnie jest ważny smak. Zapach, no taki, powiedziałabym, że winogronowy. A ja napoje właśnie tego typu lubię, winogronowe. Nie wiem, czy akurat tempo lubię, ale ogólnie bardzo, bardzo lubię winogronowy smak.
Nawet powiem wam szczerze, wzięłam w ciemno dwie butelki. Wzięłam w ciemno, mówię, ryzykuję. Ryzykuję, albo będzie dobre, albo nie będzie dobre, powiem wam. Jak dla mnie, no spoko. Jest taki troszkę posmak chemiczny, ale... mogę dać 9,5. Nie jest za słodkie, tak samo jak w poprzedni napój. Nie jest to bardzo słodkie, takie fajne. Takie jest, mi się wydaje, sam raz. Na upalny dzień 9,5. Gorąco mogę polecić. I jeszcze ostatni produkt mamy do przetestowania. Nie ukrywam, że to chyba będę pierwszy raz w życiu próbować. Nie wiem szczerze, to jest niby też Kolumbia. Co to w ogóle jest? Kawałki pulpy z głowy. Obstawiam, że to jest mega słodkie. To może, nie wiem do czego to jest stosowane, bo nie ukrywam, że nie miałam jakoś specjalnie okazji tego gdzieś tam nigdy. Może gdzieś tam próbowałam, ale przez przypadek. Nie sądzę, czy to po prostu jest takie jako traktowane jako słodycz, czy to po prostu jest traktowane jako słodzik do różnego rodzaju napojów. Dlatego spróbujemy. No, jest to w kostkach. Czyli w kostkach. Ciężko powiedzieć, bo powiem wam szczerze, w kostkach, w Bułgarii, w Grecji, Chorwacja, jak dobrze pamiętam, to tam takie galaretki dają też w kostkach, więc ciężko mi jest powiedzieć, co to jest. Wygląda mi to na coś dobrego. Wydaje mi się, że to może być dobre. Wystarczy, że jest słodkie i ma jakiś smak, to dla mnie jest to dobre. A, to po dwa takie te. No zapach taki normalny, kosteczka obsypana cukrem. Elegancko. Bardzo dobre. Czuć owoce. Wydaje mi się właśnie, że tą głowę czuć, jak dla mnie spoko. Jest to takie troszkę cierpkie, a zarazem słodkie. Jak dla mnie jest ok, dam tu 9 punktów ze względu na to, że to jest trochę, jak dla mnie, troszkę za bardzo cierpkie, ale oczywiście ok jest. Oczywiście ja zawsze przypominam, jest to moja indywidualna ocena. Mi to może, dla mnie może być to za cierpkie, dla kogoś może być to idealne, więc to jest po prostu kwestia gustu, ale mogę wam te produkty polecić. Wbijajcie do Biedroneczki, bo tego typu produkty są teraz właśnie w tym momencie w Biedroneczce, a ja osobiście bardzo polecam.